Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj to już trzeci, chyba was rozpieszczam, ale przed chwilą właśnie dowiedziałem się, że jest nowy balans, który będzie 21 czerwca. Troszeczkę to na pewno namiesza, ale zaraz wam wszystko powiem. Pierwszą kartą, która zostanie zmieniona, to jest Hawk Rider. Jego damage zostanie obniżony o 6%. Popularna karta, dużo ludzi nią gra, bardzo fajnie się tym gra, bardzo ładnie niszczy wieże. Jego damage zostanie obniżony o 6%. Zobaczymy, co wy o tym sądzicie. Wypowiedzcie się w komentarzu. Prince, jego damage zostanie zwiększony o 9%. Bardzo mało spotykam tą kartę na arenie. Bardzo mało tą kartą gram, a nawet w ogóle. Ale jest parę osób, które ją wykorzystuje i na pewno parę osób tą kartę zacznie, przepraszam, wykorzystywać mocniej. Więc myślę, że ta karta odżyje po tym balansie. PK. Wierzycie, że PK jeszcze dostanie większe obrażenia? 8%? To już naprawdę jest dużo. W tej chwili ja mam PK na poziomie, chwilkę zaraz wam powiem. Mam PK, tu znajdę PK na poziomie trzecim. Ona ma w tej chwili obrażenia 544 plus te 8%, to już będzie troszeczkę miażdżyło. Dobra. Goblin Barrow. Czas odradzania, dobrze to tłumaczę raczej chyba, zostanie zmniejszony z 1,2 sekundy na 1 sekundę. To jest chyba ten czas właśnie, który jak beczka padnie na ziemię, powstają te właśnie gobliny. Według mnie teraz dwie największe zmiany w tym balansie to X-Bow i Mortar. Ich czas pojawienia się na planszy zostanie zredukowany z 5 do 4 sekundy, czyli szybciej zaczną strzelać. Do tego X-Bow HP jego zostanie zwiększone 18%. Podejrzewam, że parę osób znowu się rzuci na te dwie karty i będzie je używało. Troszeczkę szybciej będą zaczynały działać. Piecyk. Czas życia zostanie podniesiony do 50 sekund z 40, czyli dodatkowe 3 kulki mamy. Nie używam tego. Zobaczymy. Osoby, które to używają, na pewno się cieszą. Gwardcy. Został usunięty efekt pushback, kiedy ich tarcze zostały zniszczone. No, jakoś tego nie zauważyłem. Za dużo nie używam tego. Zobaczymy. Dobra. Wiedźma. Ostatnio, po ostatnim balansie, Wiedźma zaczęła być chodną kartą, a teraz jeszcze zwiększają jej damage o 17%, więc ta karta teraz pojawi się praktycznie, można powiedzieć, w 60% deków. Zobaczycie. Lava Hunt. Obrażenia zostaną zwiększone o 28%. Tutaj chyba zostawię to bez komentarza, bo Lava Hunt w połączeniu powiedzmy ze Smokiem i graczem, który naprawdę umie to wykorzystać, to jest po prostu maszynka, będzie do zabijania. Naprawdę grałem też Lava Huntem i Balonem i właśnie Lava Hunt w połączeniu z Balonem naprawdę sieje spustoszenie. Szkieletony. Pamiętacie szkieletony, które mają tylko jeden eliksir, pojawiają się trzy. Zostanie zredukowane do 4, pojawiają się zredukowane do 3, ponieważ za dużo zadają damage'u na jeden eliksir. No dobra. Lubiłem tą kartę, ze względu właśnie na 4 szkieletony za jeden eliksir. Spadnie do 3. Myślę, że nadal będę ją lubił, ale już mniej. Kanon. HP zostanie zredukowane o 8%. Niemożliwe. A ja właśnie chciałem upgrade'ować 20 000 golda w kolejny level. Kanon. No dobra, zobaczymy. Tesla, punkty życia zostaną zwiększone o 8%. Dużo osób używa Tesla i na pewno się ucieszy z tego powodu. No więc troszeczkę zmian mamy. Myślę, że namiesza to znowu troszeczkę w grze. Co wy o tym sądzicie? Jakie jest wasze zdanie na to? Wypowiedzcie się w komentarzu. Ja was żegnam, do usłyszenia.